szukasz sprawdzonych końców do FIFA 22? Sprawdź superkońsy.pl. Aktualnie trwa tam promocja z okazji Halloween, a w niej super karty do wygrania i atrakcyjne zniżki. Na Facebooku superkońsów znajdziesz dodatkowe konkursy, które odblokują kolejne elementy promocji. Link znajdziesz w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie, co się stanie i czy da się w ogóle kupić Messiego i Ronaldo do jednego klubu w FIFA 22. Ja wybrałem Manchester City, tak więc możemy przechodzić już do samego pomysłu. A wy, jeśli film wam się spodoba i chcecie więcej eksperymentów w FIFA 22, zostawcie oczywiście łapkę w górę i suba. No i zapraszam do oglądania. Tak więc jak widzieliście, wybrałem sobie oczywiście klub Manchester City. Kiedyś się mówiło o tym, że Messi ma tam przejść głównie z powodu Pepa Guardioli. Przed tym okienkiem i zanim Ronaldo trafił do United, mówiło się też o właśnie Ronaldo w City. Finalnie, jak wiemy, żaden z zawodników nie dołączył tam. No ale my dzisiaj przetestujemy, czy jest opcja w jednym klubie zgromadzić właśnie tą dwójkę i właściwie no zrobić coś, o czym wielu z was pewnie kiedykolwiek myślało. No tak więc przejdźmy do kupna pierwszego z nich i może zacznijmy sobie od Ronaldo. Zobaczmy, jak tutaj przejdą negocjacje z Manchester United. Styl negocjacji luźny, żadnych pieniędzy nie dodawałem, tak więc mamy tutaj 200 milionów, tak jak ma City ogólnie w karierze na samym początku. No i może na początek zaoferujmy kwotę 60 milionów, jest to kwota większa niż wartość Ronaldo. Oni chcą Grealisha i do tego, żebym dopłacił 24 miliony. Ja mogę się jak najbardziej zgodzić w sumie, no z racji tego, że to jest odcinek, gdzie mamy przetestować właśnie tą możliwość. Dlatego Grealish, myślę, dzisiaj nam się nie przyda, no a Ronaldo jak najbardziej. Jeśli chodzi o Messiego, no tutaj musimy zaoferować większą kwotę, bo jest on po prostu młodszy, jego wartość jest większa. 80 milionów nie wystarczyło, chcą 63 miliony i Riyada Mahreza. Wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie to zaakceptować. No tak jak mówię, to jest film na nieco innych zasadach. Tak więc tutaj nie patrzymy na zawodników City, tylko właśnie skupiamy się na tej dwójce. No i tak, tutaj zaoferujmy wszystko, czego właściwie Ronaldo oczekuje. Długość kontraktu i tak dalej. 2 miliony jak najbardziej mi oczywiście odpowiadają. Klauzuli odstępnego nie chcemy i płaca jest jak najbardziej do spełnienia. Tym oto sposobem Ronaldo został oficjalnie zawodnikiem Manchesteru City. W poprzednich FIFA-ch, pamiętam, nie było to aż tak możliwe. Szczególnie jeśli chodzi o Messiego. Nagrywałem już, pamiętam, podobny film nieco, no i tam było ciężko, były kłopoty, a tutaj jak widać, no dosyć tak spokojnie udało nam się to wykonać, też na 2 lata Messi chce do nas przejść, no tak więc my też oczywiście się godzimy, kwota chyba nieco większa, jeśli chodzi o jego płacę, ale też jak najbardziej zaakceptowana i właściwie zajęło nam to dosłownie, no sami widzicie ile, no powiedzmy sobie szczerze, około 2 minut i mamy tą dwójkę w składzie, tak więc dużej filozofii z tym nie ma, da się to wykonać. No jestem dosyć tak pozytywnie zaskoczony, bo pamiętam, że w poprzedniej edycji FIFA, może nie tyle co w poprzedniej, ale w FIFA 18, coś takiego, było to naprawdę ciężkie do zrobienia. Messiemu damy 10 na plecach, jeśli chodzi natomiast o Ronaldo, tutaj myślę, że śmiało możemy mu dać tą 7. Tak więc tutaj zmień numer i dajmy 7. No i co? Mamy dwójkę już tutaj w składzie. Sterlingowi oczywiście numer zabrałem, ale myślę, że on się wcale nie obrazi, jak damy mu na przykład no jakiś inny, 19 na przykład, i nie powinien być zły. Dodajmy sobie oczywiście ich do składu lekko, tutaj zmienimy formację na przykład taką, żeby mogli występować na swoich pozycjach. Tutaj Sterlinga damy i tak oto mamy trio SRM, czyli Sterling, Ronaldo i oczywiście Messi. Żeby zobaczyć, jak to wyjdzie, przesymulujemy sobie oczywiście cały sezon tego sezonu, no wiecie o co chodzi, i zobaczymy, jak tam poszło naszej dwójce, kto spisywał się lepiej, czy Manchester City zdominował wszystkie rozgrywki, no i jak to wygląda pod kątem statystyk. Tak więc już w tym momencie przeskakujemy do końca tego sezonu. W czasie, gdy symulacja trwa i czekamy na lipiec, sierpień, wrzesień i tak dalej, chciałbym wam przypomnieć, że partnerem kanału jest napój Gaminate. Jest to lepsza alternatywa typowych energetyków, zawierająca więcej właściwości, więcej aktywnych składników, a przede wszystkim także tańsza, no i po prostu lepiej smakująca. Każdy z was może sobie przetestować Gaminate dzięki nowemu programowi, a jeśli nie przypadnie wam do gustu, Gaminate zwróci wam także kwotę wysyłki zwrotnej.
Pamiętajcie, że w sklepie Gaminate możecie użyć kodu DAWCZO, a z nim dostaniecie 10% zniżki. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zadawajcie je w komentarzach i oczywiście chętnie na nie odpowiem. A my czekamy już tutaj do końca tego sezonu. No i okej, jesteśmy na końcu sezonu, możemy sobie spojrzeć na wszystkie statystyki. Już widzimy, że Manchester City został mistrzem Anglii, tak więc udało się zdobyć mistrzostwo, ale to w sumie nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Myślę, że i bez Messiego i Ronaldo też byłoby jak najbardziej to możliwe do osiągnięcia. Dziwi mnie już bardziej ten Arsenal na piątej pozycji, to jest według mnie większe zaskoczenie. No ale zobaczmy ogólnie, jak prezentuje się tabela. Tak więc mamy punkt przewagi nad Liverpoolem, na trzecim miejscu United, potem Chelsea, zaskakująco wysoko Arsenal, a jeśli chodzi o spadkowiczów, no to Southampton, Brighton, a także Watford. To, co nas bardziej interesuje, to statystyki strzelców i tutaj szukamy naszej dwójki. Jest Messi na piątej pozycji z 17 golami i jest także Ronaldo z 15 bramkami, tak więc o dwie mniej strzelił. Na jego koncie jeden mecz mniej, tak więc może jakaś czerwona kartka albo kontuzja. Jeśli chodzi natomiast o asysty, Messiego mam na 8 pozycji, 6 asyst, a Ronaldo tutaj nie widzę, no chyba, że gdzieś go pominąłem, ale nie, Ronaldo nie ma, jest De Bruyne, jest Messi, jest Sterling, a Ronaldo nie widać. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o Ligę Angielską. Zobaczmy sobie Ligę Mistrzów, bo tam też Manchester City był jednym z faworytów, no nie oszukujmy się, i wygrał z Milanem. Milan zaskakująco daleko doszedł. Wcześniej udało się pokonać Real Madrid, udało się także pokonać Atletico, jeszcze wcześniej Villarreal, no a w grupie drugie miejsce, mając tyle samo punktów co Lipsk. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Myślę, że statystyki też możemy sobie na szybko zobaczyć właśnie w Lidze Mistrzów, jak wyglądało, bo tam dosyć dużo goli też zostało zdobytych. I już widzimy, że Ronaldo jest tutaj na drugiej pozycji, mając 7 goli na swoim koncie. No Ronaldo w Lidze Mistrzów zazwyczaj dużo tych goli strzela, natomiast nie widzę Messiego. Tak więc Messi może akurat te rozgrywki miał nieco gorsze. 3 gole w 13 meczach. No ten wynik jest, nie oszukujmy się, słabszy. Natomiast jeśli chodzi o asysty, tutaj poza De Bruyne mamy Messiego na 18 miejscu, 2 asysty na jego koncie i to tyle, jeśli chodzi o zawodników Manchesteru City. Możemy sobie jeszcze na zakończenie spojrzeć tutaj ogólnie na statystyki zespołu, bo to fajnie tam wszystko jest przedstawione. No i tak, najwięcej goli Messi, potem Ronaldo 15. Ronaldo nie zaliczył, co ciekawe, żadnej asysty, tak więc jeśli chodzi o rozgrywki Robert, no tutaj poszło zdecydowanie lepiej Messiemu. Natomiast jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tutaj chyba zgodzicie się ze mną, że jednak Ronaldo. Najwyższe oceny, Messi jest tutaj w topie z De Bruyne, ale Ronaldo też jest tutaj jak najbardziej wysoko. No tak więc tak by się to wszystko działo, gdyby właśnie ta dwójka występowała w jednym klubie. Jak widzicie, jest to w FIFA możliwe, tak więc możecie sami się tak pobawić. Jeszcze niedawno było to ciężkie do zrobienia, w tym momencie śmiało możecie właśnie czegoś takiego sobie dokonać. Messi, jak widzicie, ocena 91, tak więc o 2 mu spadło. Natomiast jeśli chodzi o Ronaldo, tutaj spadek także o 2, no i ocena 89 na jego koncie. Tak więc tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. My słyszymy się niebawem. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko.